matematyce. Dzisiaj będziemy uczyć się, jak wymienić kreski hamulcowe w naszej RX8. Bardzo prosta rzecz. Ściągamy koła, lewaryk. Pamiętamy o koziołku. Następnie będziemy potrzebować 17, 14. Może to być krzechotka, niekoniecznie. Jakiś śrubokręt większy do wciśnięcia tłoczka. Inny do wyciągnięcia klocków. Szczotka gruciana. No to jedziemy. Ta druga 17 byłaby mi potrzebna, żeby ją wsadzić tutaj. Z tym, że ja akurat tego nie muszę robić, ponieważ wszystko ładnie się obraca. Teraz taka cwana rzecz. Otwieramy sobie zacisk troszeczkę, wkładamy tutaj śrubokręt i wciskamy nasz tłoczek. Widać, jak on bardzo ładnie wjeżdża. Wcale nie potrzebujemy do tego żadnego specjalnego narzędzia. Troszkę trzeba uważać na rączki. Jest wciśnięty do końca. Mamy już jedną robotę zrobioną. Odwieszamy go sobie, odkładamy w miejsce, żeby nam nie przyczasować. Klocuszki. Wymieniamy, bo piszczą strasznie. O, właśnie. Dobrze. Pamiętajcie zawsze, żeby wyczyścić miejsce, gdzie klocki pracują. Wystarczy w taki sposób, chyba że klocek miał problem z przesuwaniem się. Większe czyszczenie nam tu nie jest potrzebne, bo nasze zaciski są ładne, czyste. Pamiętajcie, żeby sprawdzić ślizgi, czy pracują. Jeden i drugi. Jeżeli nie, trzeba rozebrać i wyczyścić wszystko. W transporcie nam się trochę poprzeginało. Troszkę to wystarczy odciągnąć. Będziemy potrzebować troszkę. Powinien być młotek, ale to też działa. Szukujemy drugi klocek. Wskoczył ładnie. Przymierzamy, czy one ładnie nam wchodzą. Widać, paluszkami weszły. Jeżeli mamy wszystko poczyszczone, warto jest je troszkę nasmarować. Się lepiej przesuwać. Jakiś czas przynajmniej. Jeśli sobie wezmę inną blaszkę, tą trzeba będzie po prostu naprawić. Bardzo prosta operacja, jeżeli wszystko jest czyste i wszystko jest niezardzewiałe, ruchome. Jeżeli mamy zacisk na wierzchu, warto jest obejrzeć tą gumkę. W naszym przypadku ona jest bez zarzutu, ładnie wygląda, nie jest nigdzie przerwana. Jeżeli będzie przerwana, to niestety będzie się woda dostawała na tłok. W krótkim czasie nam to wszystko stanie, nie będzie pracowało.
czternastka płaska. Dokręcamy. Trzeba dokręcić to dosyć solidnie, dlatego że są to hamulce. Mamy klocki wymienione. Pamiętajcie, że cofaliśmy zacisk. Obowiązkowo przed ruszeniem z miejsca proszę nadeptać hamulec. Po takiej operacji możemy bezpiecznie założyć koło i auto jest gotowe do jazdy. Oczywiście na nowych klockach proszę uważać, hamować wcześniej, ponieważ one będą hamować troszeczkę inaczej niż te stare, dlatego że płaszczyzna klocka jest prosta. Jeżeli nie wymieniamy tarczy, to one muszą się tak zwanie dotrzeć do tarczy.